wrażenia po tym spotkaniu całkiem inne niż w marcu? No zdecydowanie tak. Chcieliśmy tym meczem udowodnić, że potrafimy, bo na pewno nie jesteśmy aż taką słabą drużyną, jak pokazuje to tabela i jak pokazują nasze wyniki. No oczywiście daleko nam do jakiejkolwiek formy, nawet nie, że dobrej, tylko do jakiejkolwiek. No i chcieliśmy w tym meczu, chcieliśmy zapunktować przede wszystkim, bo oczywiście do tego było dość daleko. Rekord zagrał bardzo dobrą tą pierwszą połowę, wypunktował nas w kluczowych momentach, ale są elementy, nad którymi my pracujemy i które dzisiaj już zaczęły troszkę lepiej funkcjonować. A co leży u podstaw takiej, a nie innej postawy Katowiczan w tym sezonie? Znaczy, gdybym umiał jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, to zmieniłbym to jeszcze z miesiąc temu, ale no, na pewno nakłada się na to dużo. Po okres przygotowawczy, zawirowania, jeśli chodzi o nasz sztab, po kontuzje, po choroby, no w zasadzie doszło do sytuacji, w której my jeszcze nie zagraliśmy meczu w pełnym składzie. Jeszcze przed sezonem perturbacji transferowej też nie udało nam się skompletować tej kadry tak, jak chcieliśmy, żeby to wyglądało. No, dla przykładu łatwo można zobaczyć, że jesteśmy w tej chwili z jednym bramkarzem. Nawet ja się czasem przebieram na treningu, żeby przeprowadzić ten trening, ale nie patrzymy na to, nie będziemy szukać usprawiedliwień, bo to nie o to chodzi, żebyśmy my wymyślali, co jest źle, tylko my mamy poprawiać. Nie trzeba mówić o problemach, tylko trzeba te problemy naprawiać. Dziękuję i progresu życzę. Pewnie dziękuję. Moje subiektywne wrażenie, trener potwierdzi lub zaprzeczy. Bliźniacze spotkanie do konfrontacji z Torunianami. Bardzo dobra pierwsza połowa, a potem coś tak jakby uciekała koncentracja rekordzistów. Czy no, może i tak, ale myślę, że tutaj żeśmy zagrali chyba lepsze pierwsze 10 minut, bo było moim zdaniem rewelacyjne 10 minut pierwszej połowy, słabsze drugie 10 minut, które żeśmy, że tak powiem, zrzucili z szóstego biegu na piąty. Zakładam, że mamy skrzynię biegów sześciobiegową. A w drugiej połowie podobnie, tylko że nie było to 10 minut, tylko 5, 6, 7 minut. Tak fajnie, żeśmy wyszli bardzo agresywnie, zmotywowani. No i później to powietrze z nas uchodziło. No, nie potrafimy wytrzymać gdzieś tam jednego poziomu przez cały mecz, jednego wysokiego naszego poziomu. Ale też nie jesteśmy maszynami. Myślę, że to jest trudne, żeby grać 40 minut na najwyższym poziomie, jaki na dzień obecny prezentuje rekord. Czyli rozumiem, że z przerwy tej terminarzowej, o której wiedzieliśmy od dawna, w najbliższy weekend jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony, choć powiem szczerze, nic by się nie stało, jakbyśmy mieli grać w sobotę. Myślę, że tutaj ta drużyna jest, jak już powiedziałem wcześniej, jest na tyle dobrze przygotowana, że dla nich środa, sobota to nie jest jakiś wielki problem, ale trochę odetchniemy i myślę, że będziemy się mogli lepiej przygotować do następnego środowego meczu za tydzień. No tak, bo to już jakby nie spojrzeć, pomału wkraczamy w finisz pierwszej części sezonu. Dokładnie tak, zostały nam trzy mecze ligowe, dwa u siebie, jeden na wyjeździe i zamykamy ten rok. Myślimy o drugiej rundzie, ale tak jak mówię, najbliższy mecz jest najważniejszy i teraz skupiamy się na środzie z Panową Gliwice. Ważne również to, że wróciliśmy na fotel lidera. To też cieszy, tam się najlepiej czujemy i będziemy się tam starali po pierwszej rundzie usadowić. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Tomku, nie miałeś wrażenia, kiedy w krótkim odstępie czasu zaczęły padać gole dla gospodarzy w pierwszej połowie, że może się znowu powtórzyć historia z marca? Znaczy, na pewno te demony przeszłości w nas siedzą, ale nie przejmowaliśmy się tym, wiedzieliśmy, jaki jest nasz plan na to spotkanie, bo cały ten sezon wygląda w naszym wykonaniu bardzo źle i wiedzieliśmy, że jak wystąpimy w tym meczu tak samo jak w poprzednich i zostawimy przynajmniej trochę jakieś luki, że zabraknie naszego zaangażowania na 100%, to rekord na pewno skrzętnie to wykorzysta i mogłoby się skończyć jeszcze więcej niż w marcu. Całkiem przyzwoita druga część w waszym wykonaniu, tak przynajmniej wyglądało to z mojej perspektywy. Znaczy, do przerwy chyba było 5-0, to można patrzeć, że druga połowa zakończona remisem 2-2. Na pewno nie ma się z czego cieszyć, patrząc na wynik, bo punktów za to nie mamy, a potrzebujemy ich jak tlenu. Ale tak jak pan powiedział, no, wyglądała ta druga połowa na pewno lepiej i miejmy nadzieję, że to zaprocentuje w kolejnych meczach i zaczniemy punktować, bo to był taki promyk nadziei, ta druga połowa dzisiaj, że potrafiliśmy się przeciwstawić rekordowi, silnemu rekordowi. Udało nam się strzelić dwie bramki
i mam nadzieję, tak jak już powiedziałem, że teraz już będzie tylko lepiej. Dwaj przyjaciele z wojska, Bartłomiej Nawrat, Artur Popławski. W waszej ocenie dzisiejsze spotkanie z katowiczanami? Ja dziękuję, poproszę Artura o ocenę. Dziękuję. Cały Bartek. No byliśmy dwa razy lepsi, jak nie trzy. 5-0 do przerwy, powinniśmy ten mecz więcej wygrać, ale 7-2 myślę, że odzwierciedla za ambicje. Chłopaki też strzeli dwie bramki z Usia. Życzę im powrotu do jakiejś tam dyspozycji, bo widać, że są w dużym dołku. Nie masz wrażenia, że są problemy z koncentracją w waszym zespole? Tak to przynajmniej na podstawie obrazu drugiej części można stwierdzić. No ja to mogę stwierdzić na swojej koncentracji, ja mam cały czas, czasami tam jakaś nonszalancja się wkradnie, no ale faktycznie, no jeżeli przeanalizować, to mamy teraz 31 bramek straconych, to z 20 na pewno straciliśmy między 30, powiedzmy, drugą a 40 minutą. Musimy cały czas nad tym pracować, bo klasowy zespół nie powinien tak tracić seryjnie bramek między tymi minutami, no ale suma summarum wygrywamy i to jest najważniejsze. No przy udziale między innymi Artura Popławskiego, który dziś zaliczył dwa trafienia. No cieszę się, że gdzieś tam piłka wpada, no ciężko na to pracuję, nawet gdzieś tam przed Kąbracicami trenowałem cały czas z kontuzją, bo nie chciałem wypaść z jakiegoś rytmu meczowego. No i teraz jakieś tam owoce są, ale tak jak mówię, to jest sport drużynowy i cieszę się, kiedy drużyna wygrywa, bo to jest ważne.